Ostatnio mówiliśmy o zagadnieniu pierwszego poruszyciela, czy właściwie to tak naprawdę mówiliśmy o budowie świata u Arystotelesa, a zagadnienie pierwszego poruszyciela, czy to poruszonego, czy nawet już pierwszego poruszyciela nieporuszonego, pojawiło się tak naprawdę na samym końcu i jakby nieprzypadkowo, bo nie da się wszystkich tych zagadnień w ramach jednego spotkania omówić. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Natomiast to, co muszę na początku podkreślić, co jest bardzo istotne tutaj, to, że właśnie największym problemem w zagadnieniu pierwszego poruszyciela u Arystotelesa jest to, że te bardzo słuszne metafizyczne rozważania, bardzo prawidłowe, takie naprawdę bardzo głębokie i jakby właściwie w dużej mierze, nie do końca właśnie, ale w dużej mierze można powiedzieć, że jakby aktualne do dzisiaj, nie mające tylko jakiegoś historycznego charakteru i kontekstu. Otóż one zostały uwikłane bardzo głęboko w coś, co można nazwać no, takim przyrodoznawstwem. Zostały uwikłane w obraz, nawet ten astronomiczny, tak, pochodzący ze starożytności, który oczywiście jest nieaktualny zupełnie i który jest na poziomie pewnych zasad zupełnie błędny. No i to bardzo silne uwikłanie metafizyki w przyrodoznawstwo jest w tym przypadku widoczne i ono powoduje różne problemy. I nie chodzi nawet tylko i wyłącznie o kwestię budowy świata, o te różne sfery, w jaki sposób następuje w ogóle ruch, w jaki sposób następuje przenoszenie ruchu jednego bytu, jednej substancji na ruch innej substancji, bo to wszystko jest rzeczywiście bardzo specyficzne. I tak naprawdę to było pewnym balastem, tak? Ojciec Krąpiec w komentarzu do metafizyki, to zresztą swoją drogą na dzisiaj, jakby na dzisiejszy wykład, jest taka literatura bardzo dobra, bo komentarz do metafizyki, dlatego że ta koncepcja nieruchomego poruszyciela w swojej tej najgłębszej warstwie została zawarta przez Arystotelesa właśnie w 12 księdze metafizyki. Więc jeżeli chodzi o ojca Krąpca, on bardzo ładnie to skomentował, że stanowiło to pewnego rodzaju balast, który obciążał myśl metafizyczną Arystotelesa jeszcze w wiekach średnich. I też no, oczywiście jakoś się spowalniał rozwój nauk przyrodniczych, na pewno też przyczynił się do tego, że ludzie się no, łatwiej zrazili do metafizyki, w ogóle do Arystotelesa. I paradoksalnie właśnie porzucili te zasady, które powinni jakoś cenić, a z kolei w dziedzinie przyrodoznawstwa faktycznie fizyka arystotelesowska, te pewne defekty, braki w rozumieniu chociażby właśnie ruchu, to wszystko jakoś też no, zatrzymywało, powiedzmy, myśl ludzką. Tak? Że to uwikłanie jest tutaj bardzo widoczne no i widzieliśmy, jak dużo niestety tutaj musiał, co jest jakby dla Arystotelesa nie jest takie może charakterystyczne, ale jak wiele musiał, w wielu momentach musiał, nazwijmy to po prostu zgadywać, jak wiele musiał pewnych hipotez stawiać odnośnie budowy wszechświata. I tak mówiłem w takim wielkim skrócie, kiedy się czyta traktat o niebie Arystotelesa, to widać jak, dopiero wtedy widać jak bardzo jest to wszystko złożone i jak wiele jest tam różnych trudności związanych z wyjaśnianiem chociażby tego, dlaczego Słońce grzeje, dlaczego nie słychać tych harmonii niebieskich, mimo tego, że poruszają się te sfery niebieskie. I widać, że naprawdę to jakoś nie da się za bardzo tego połączyć. To jest tam, powoduje dużo różnych trudności. No nie ma oczywiście możliwości, żeby to jakoś empirycznie badać, te sfery kosmiczne, no więc Arystoteles tutaj jest jakby skazany na to, żeby dokonywać pewnych takich, no, nazwijmy to, no właśnie takich stawiać pewne hipotezy. I oczywiście no nie da się tego wszystkiego w oparciu o pewne słuszne skądinąd zasady metafizyczne, nie da się tego udowodnić, nie da się tego jakoś tego określić i stąd tam jest dużo różnych błędów. Ale właśnie taką ironią losu jest to, że pomijając już te wszystkie, całe to uwikłanie, faktycznie dochodzi do prawidłowych wniosków, mimo tego, że nawet
Nawet w metafizyce, w 12 księdze, gdzie zasadniczo zastanawia się już nie nad budową świata, tylko szuka zwieńczenia świata, szuka tej najdoskonalszej substancji, tak zresztą brzmi artykuł Ojca Kromca, to jest tak jak poprzednio go nawiązywałem, to jest taki najbardziej takie, no, dobre wprowadzenie do tego zagadnienia. Artykuł nazywa się właśnie, czy to jest jeden z rozdziałów właściwie, to jest Arystotelesa koncepcja substancji, ale jest rozdział dotyczący substancji najdoskonalszej. To jest właśnie to. A więc w 12 księdze metafizyki będzie szukał Arystoteles już nie, tak jak w traktacie o niebie, jakieś przyczyny tych wszystkich ruchów, które zachodzą w kosmosie, tak po prostu, ale będzie się zastanawiał nad po prostu zwieńczeniem rzeczywistości. Będzie szukał tej najdoskonalszej substancji. Wiemy, że dla Arystotelesa świat jest przede wszystkim złożony z substancji, że one są jakby bytem w pierwszej kolejności, są tym najważniejszą kategorią bytu, ale pomiędzy substancjami są takie, które są doskonalsze i takie, które są mniej doskonałe. Oczywiście Traktat o niebie nam już trochę pokazał, oczywiście, no właśnie, znowu to jest to uwikłanie w to przyrodoznawstwo, ale metafizyki, tak, ale pokazał nam to, że poza substancjami, które są zmienne, materialne i zmienne, które występują w sferze podksiężycowej, są jeszcze te substancje gwiazd, czy słońca, tak, czy planet, które są niezmienne, które podlegają jedynie ruchowi kolistemu. To jest jedyna zmiana, która zachodzi. Poza tym ani się nie powiększają, ani nie pomniejszają, ani też nie zachodzi w nich powstawanie czy ginięcie. Nie ma żadnych zmian przypadłościowych. Poza oczywiście zmianą położenia, też bardzo specyficzną. Taką właśnie najbardziej jakby związaną z niezmiennością, bardziej zbliżoną do niezmienności. Ruch kołowy jest najbardziej doskonały z racji tego, że jest najbardziej podobny do spoczynku. Bo jakby nie ma w nim przeciwności, w tym ruchu kołowym, wraca się po prostu do punktu wyjścia, tak, po pewnym czasie i ruch cały czas po prostu, cały czas następuje, a jednocześnie nie ma jakiegoś takich jakby punktów węzłowych tego ruchu, kiedy, tak jak w przypadku wahadła, gdzie są jakieś momenty zatrzymania się, tak, tutaj cały czas się wszystko odbywa w jednym kierunku. Więc jest to ruch najbardziej zbliżony właśnie do spoczynku, ale też jest jeszcze ta trzecia substancja, trzeci rodzaj substancji, o której będzie teraz chciał Arystoteles mówić, czyli właśnie substancja, która będzie wieczna i niezmienna pod każdym względem. Ale oczywiście to nie jest jakieś założenie, to nie jest tak, że on budując tą piramidę bytu zauważa, że no skoro mamy podstawę i mamy boki, no to musi być wierzchołek, że musi być wierzchołek, bo po prostu no tego wymaga jakby symetria, tego wymaga jakby całościowość rzeczywistości. On będzie bardzo powoli, racjonalnie budował dowód, że tak właśnie musi być, że musi być ta substancja całkowicie niezmienna, musi być właśnie ten absolut. On, to jest jeszcze bardzo ciekawe, że on dokona czegoś, co Gilson, tomista, taki filozof tomistyczny, skomentuje w ten sposób. To, co z metafizyki Arystotelesa uczyniło epokowe wydarzenie w historii teologii naturalnej, polega na długo odwlekanym zjednoczeniu pierwszej filozoficznej zasady z pojęciem Boga. Stało się to wreszcie faktem dokonanym. Pierwsza siła poruszająca wszechświat Arystotelesa jest także jego najwyższym Bogiem. Czyli tutaj będziemy mieli do czynienia właśnie z oczywiście swoiście rozumianą teologią. Jednak pamiętajmy, że to nie jest teologia w rozumieniu świętego Tomasza, w rozumieniu chrześcijańskim. To nie jest teologia jako nauka bazująca na objawieniu, na tym, co sam Bóg powiedział i racjonalizująca to objawienie. Tylko to jest właśnie inne określenie filozofii pierwszej. Metafizyka jako taka to jest przecież dziedzina, którą Arystoteles uprawiał, ale nie używał tego sformułowania. Sformułowanie pochodzi od jego następców, uczniów. Natomiast on używał określenia filozofia pierwsza, albo też właśnie teologia, czyli nauka o tym, który jest właśnie tym absolutem, Bogiem. Tak? To jest bardzo głęboko w myśli Arystotelesa zostało jakby ukryte to powiązanie pomiędzy tą najwyższą zasadą filozoficzną i pomiędzy takim Bogiem. Tylko że potem się okaże, ten Bóg tak nie za bardzo nadaje się do tego, żeby się do Niego modlić. Nie jest to do końca Bóg religii. Tak? Nie można jego religii skonstruować, która by temu Bogu, jakoś do tego Boga nas zbliżała.
Są pewne słabości tej koncepcji, tak jakby powiem później, żeby to jakby zachować pewną kolejność. Są pewne słabości koncepcji Arystotelesa, koncepcji tej pierwszej zasady, pierwszej przyczyny, zarówno z punktu widzenia, powiedzmy, takiego quasi-religijnego, jak i też tego filozoficznego. Ale jakby wróćmy do samego początku. Więc Arystoteles będzie szukał tej pierwszej zasady, tej substancji najdoskonalszej, będzie dowodził. I tak, właściwie do tego zagadnienia w kilku różnych traktatach, powiedzmy, jakoś do tego zagadnienia zmierza, czy jakoś nim się zajmuje, ale zawsze jakby pod innym kątem. Bo w traktacie o niebie chodzi po prostu o budowę wszechświata i wynika z tego traktatu, który zasadniczo ono nie jest zbytnio metafizycznym, tylko jest właśnie przyrodniczym. Tylko problem polega na tym, że u Arystotelesa te dziedziny są trochę powiązane. Tam nie ma takiego dokładnego rozdziału. Dla niego w ogóle fizyka jako taka to jest przecież filozofia druga. Fizyka to nie jest to samo, co dla nas fizyka. Tak? To jest też specyfika Arystotelesa, więc fizyka jest po prostu filozofią bytu, który jest w ruchu, który podlega zmianom. I dlatego tutaj właśnie stąd to uwikłanie w przyrodoznawstwo. Cały czas jest to wiedza przyrodnicza, a z drugiej strony te zasady metafizyczne tam też jakoś gdzieś się pojawiają. Traktat o niebie będzie pokazywał, że ostatecznie za te wszystkie obserwowane przez nas ruchy tutaj na Ziemi odpowiadają ruchy kosmiczne, a te ruchy kosmiczne tak same z siebie się brać nie mogą. No ale teraz znowu potrzebny jest jakby traktat o ruchu w ogólności i tym się zajmuje fizyka, traktat fizyka w księdze ósmej. Tam będzie Arystoteles bardzo dokładnie pokazywał w takim bardzo ogólnym przypadku ruchu jako takiego, że to, że wszystko się porusza, porusza się dlatego, że jest poruszane, każda rzecz, która się porusza, jest poruszana przez coś innego i razem z zasadą odkrytą też przez Arystotelesa, tam pokazaną, także w drugiej księdze metafizyki dowodnioną bardzo dokładnie i tam też w fizyce też oczywiście obecną, zasadą, która mówi o tym, że nie ma możliwości cofania się w nieskończoność, że jeżeli jest jakaś przyczyna, która tłumaczy nasze jakieś zjawisko, jakiś byt, który się właśnie porusza, ulega pewnym zmianom. To jest spowodowane oczywiście działaniem jakiegoś innego czynnika, ale ten czynnik też wymaga jakiegoś tam innego czynnika i tak w rezultacie cofamy się, okazuje się, że nie możemy cofnąć się w nieskończoność. Nie możemy cofać się w nieskończenie. To znaczy musi być zawsze ten pierwszy poruszyciel. Dokładnie Arystoteles pokazuje, że jakby to jest rzeczywiście bardzo ścisły, bardzo metafizyczny też swoją drogą. Tutaj zresztą fizyka, tak jak mówiłem, nie oznacza tego, co my rozumiemy przez fizykę. To jest właśnie filozofia bytu, który znajduje się w ruchu, który podlega zmianie. Więc mamy tutaj do czynienia właśnie w dużej mierze z metafizyką, tak, w naszym rozumieniu. Więc pokazuje, że musi być ten pierwszy poruszyciel, ponieważ gdyby było inaczej, to cały ruch byłby tak naprawdę ciągle absurdalny, byłby po prostu niezracjonalizowany, odbywałby się tak naprawdę bez przyczyny. Bo te przyczyny środkowe, czy ci poruszyciele, którzy poruszają, ale sami są poruszeni, oni jakby nie mają w sobie tej zasady ruchu, jeśli tak można powiedzieć. Oni sami jakby nie są w stanie uzasadnić go, bo oni mają ciągle ten ruch skądś. Tak? Wobec tego potrzebny jest jednak ten pierwszy poruszyciel, który nadaje ruch, ale go już nie dostaje, czyli jest tym poruszycielem. Ostatecznie Arystoteles pokazuje w ósmej księdze, tam jest bardzo dokładnie to rozwałkowane, to też tutaj w tej książce Problem Absolutu jest bardzo dobrze tak syntetycznie pokazane, ale oczywiście można to też czytać w bezpośrednio u Arystotelesa, tylko że tam wiadomo, że jest to bardziej zawiłe. Ale faktycznie dochodzi do tego, że musi być ten pierwszy poruszyciel właśnie już nieruchomy, taki, który daje ruch, ale który sam się już pod żadnym względem w ruchu nie znajduje. Zupełnie, jest całkowicie nieporuszony. To jest wynik, to jest wniosek, bardzo istotny wniosek metafizyczny z tych rozważań, który potem będzie w metafizyce Arystotelesa będzie używany jako po prostu pewien konkretny wniosek i do którego też będzie Arystoteles jakoś dochodził, jeszcze raz, tylko jakby z innego punktu widzenia.
bo metafizyka będzie podchodziła do zagadnienia tego pierwszej przyczyny właśnie nie tyle jako tej przyczyny ruchu, co po prostu jako tej najdoskonalszej substancji. Tak? To się trochę pokrywa, ze sobą się jakoś wiąże. Trochę nam to też przypomina układ tych pięciu dróg świętego Tomasza, prawda? Czyli ten, czasem mówimy, pięciu dowodów, czy właśnie jakby pięciu sposobów tego jednego. Tak czasem niektórzy mówią o tych pięciu dowodach Tomasza, że to jest pięć dróg, ale właściwie jakby pięć sposobów jakby takiego dowodzenia, bo one są jakoś ze sobą powiązane. I widać, że to trochę na tak jakby to było jakimś, jakby na kanwie właśnie Arystotelesa, jakby święty Tomasz to właściwie tak ponumerował te drogi, tak? Bo pierwsza właśnie jest z dróg, to trochę tak jak w fizyce i tak jak też pierwsze fragmenty tekstu w 12 księdze metafizyki. Od rozdziału 6 poczynając, tam gdzie dowodzi istnienia tego pierwszej tej substancji najdoskonalszej, która jest właśnie też poruszycielem, która jest właśnie tym poruszycielem nieporuszonym, ale potem się pojawia rozważanie takie trochę głębsze, o którym zaraz powiem, które przypomina trzecią drogę Tomasza. Niemalże jest takim pierwowzorem, jeśli tak można powiedzieć, o jakąś podstawę, tak? No nie do końca, ale jest już w tym. I potem, kiedy już Arystoteles mówi o naturze tego pierwszego poruszyciela, jako już właśnie pewnego bytu absolutnego, jako tego najdoskonalszego, tego zwieńczenia całego świata, wtedy pojawia się myślenie o absolucie jako o przyczynie celowej i w ten sposób mamy takie mocne nawiązanie do tej u świętego Tomasza piąta droga. Także oczywiście nie będzie u Arystotelesa wszystkiego tego, co jest u Tomasza, bo właśnie pewnych nie dało się pewnych przezwyciężyć Arystotelesowi pewnych ograniczeń. Ale jakby wracając do metafizyki, tutaj właśnie jeśli ktoś chciałby to sobie prześledzić samemu, to najlepiej właśnie ojca Kromca w komentarzu do metafizyki Arystotelesa, bo on bardzo dokładnie pokazuje, co się tam dzieje, w jaki sposób, gdzie Arystoteles jest na dobrym tropie, a gdzie jest trochę na tropie fałszywym, bo jest zadziwiającą rzeczą, że mając wszystkie narzędzia te metafizyczne, Arystoteles znowu wikła się niepotrzebnie w pewne przyrodoznawcze, takie powiedzmy, tak? Pewne jakieś niuanse komplikuje sobie niepotrzebnie, bo mając już właściwie w pewnym momencie nawet już dochodzi do tego, że możność się nie tłumaczy inaczej jak tylko przez akt i mając tą zasadę, dzięki której nie można cofać się w nieskończoność w łańcuchu tych przyczyn, które tam jakoś tak, w tym łańcuchu przyczyn aktualnie działających, uporządkowanych, tak naprawdę może z łatwością bardzo szybko metafizycznie udowodnić to, że jest ten pierwszy poruszyciel nieporuszony, który jest czystym aktem, może to zrobić jakby bez jakichkolwiek dodatkowych założeń, jakichkolwiek jakichś komplikacji, ale pierwszą rzeczą, którą robi, zadziwiające jest to w metafizyce, kiedy chce na tym najbardziej głębokim metafizycznym poziomie mówić o pierwszym poruszycielu, jako tym zwieńczeniu świata, to on wtedy najpierw mówi, że mówi o substancji jako o podstawie rzeczywistości, że wszystko jest bytem w odniesieniu do substancji, więc szukamy substancji najdoskonalszej, a potem mówi, że czas i ruch są czymś wiecznym. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było czasu i też nie było w konsekwencji ruchu. I tutaj popełnia pewien błąd logiczny. Bardzo ciekawe, rzadko się to zdarza. Arystotelesowi Tomasz też bardzo szybko komentując, bo w tym komentarzu do metafizyki Arystotelesa ojca Kromca bardzo cenne jest to, że on też się odnosi, tego niestety nie mamy po polsku, odnosi się do komentarza świętego Tomasza do metafizyki Arystotelesa. Bo to jest bardzo ciekawe dzieło. Oczywiście Tomasz komentuje Arystotelesa już z punktu widzenia swojej metafizyki. No ale to też właśnie, jakby z jednej strony to jakby o tyle niedobrze, że nie tyle daje nam to wgląd w myśl Arystotelesa, co daje nam to bardziej wgląd w myśl Tomasza, ale w ten sposób też pewne potknięcia Arystotelesa zostaną jakoś po prostu objawione. I bardzo, bardzo dokładnie tutaj, to akurat to tutaj było w tym artykule. No właśnie, i tutaj Tomasz pisze tak. Z tego przewodu jest oczywiste, że Arystoteles miał mocne przekonanie i wierzył w konieczność i wieczność ruchu zarazem i czasu.
W innym bowiem wypadku nie opierałby się na tym właśnie w swych intencjach poszukiwania substancji niematerialnych. Ale trzeba wiedzieć, że podane przez niego w ósmej księdze fizyki racje, z których i tu dowodzi, nie są naprawdę dowodami, lecz tylko racjami uprawdopodobniającymi. I pominąwszy wszelkie inne powody, których tu nie wspomina, jest oczywiste, że racja mająca udowodnić odwieczność czasu nie jest dowodząca. Jeśli byśmy bowiem przyjęli, że czas kiedyś się rozpoczął, to nie należałoby przyjmować jakiegoś przedtem, chyba czysto imaginaryjnego. Podobnie jak mówimy, że poza niebiosami nie ma już żadnego ciała, to wypowiedziane przez nas poza jest tylko czymś imaginaryjnym. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Arystoteles, skąd on w ogóle wpadł na pomysł, że czas musi być wieczny, że zawsze czas musi być? To właściwie jest nic innego, jak konsekwencja pewnego też przeskoku, takiego błędu logicznego, ale wynikającego, znaczy w połączeniu z definicją czasu. On zdefiniował czas jako następstwo pewnej chwili. No i skoro takie następstwo jest, jakby czas z definicji wymaga pewnego następstwa, to w takim razie wyobraźmy sobie, że czas się kiedyś kończy, mówi Arystoteles, albo zaczyna się. No ale to w takim razie z definicji czasu musi jednak być ten moment wcześniejszy. No bo czas jest właśnie niczym innym jak takim następstwem. Wobec tego nie może być początku, bo to by znaczyło, że nie ma tego momentu przed pewnym punktem, tak? Na osi jakoś tam narysowanym. Wobec tego musi być, a to oznacza, że nie możemy nigdzie takiego początku zaznaczyć, bo zawsze można z definicji czasu sobie ten czas przedłużyć. I w jedną stronę i w drugą. Wobec tego czas jest zawsze. Czas jest czymś wiecznym. I Tomasz tutaj genialnie jeszcze zauważa nie tylko, że jest pewien w tym błąd, ale jeszcze nawiązuje do czegoś innego, bo pokazuje, że po pierwsze to jest tylko kwestia jakby pomieszania dwóch porządków. Porządku istnienia, porządku poznawania. Że jakby naszej wyobraźni rzeczywiście tak możemy zrobić, że możemy zawsze ten punkt wcześniej, tak? Możemy jakby dorysować sobie tą oś czasową, możemy sobie przedłużyć, ale jakby temu już nic w rzeczywistości nie odpowiada. I co ciekawe, Arystoteles jakby dokładnie tego samego błędu nie popełnił. Jednocześnie jakby popełnił go w dziedzinie czasu, ale nie popełnił go w dziedzinie przestrzeni. Bo u niego czas jest, znaczy przestrzeń jest czymś skończonym, bo u niego właśnie świat jest rozumiany jako no, jakiś kulisty byt, taki, znaczy zbiór tych bytów wszystkich, tak? Ale że jest, świat jako taki jest kulisty. Poza tą sferą pierwszego tego poruszyciela już nic nie ma, nic się tam nie rozciąga, nie ma tam żadnej przestrzeni, nie ma tu żadnej próżni, tam nie ma już nic, po prostu nie jest jakby dobrze określone to, co tam jest, bo tam już nie ma niczego, więc nie można o tym niczego powiedzieć. Ale tutaj Arystoteles jakby błędu nie popełnił, bo wiedział, że tam już po prostu nic nie ma i jakby nie ma żadnego problemu. Co jest dalej? Co jest za tą granicą świata? Nie ma nic, wobec tego nie ma żadnego problemu. I tutaj wiedział, że czas, znaczy, że przestrzeń jest skończona, chociaż też można by sobie to tak wydłużać, że przestrzeń wymaga właśnie jakiejś rozciągłości, no i ta rozciągłość w takim razie będzie no, wymagała tego, żeby tak iść w nieskończoność i że żadnej granicy być nie może, prawda? Natomiast co do czasu, niestety ten błąd popełnił i z tej przyczyny, a ponieważ czas i ruch są ściśle powiązane, bo ruch się odbywa w czasie i że to w ogóle, że możemy mówić o czasie, to oznacza, że musi być jakiś ruch. No tak faktycznie przecież jest, że muszę zobaczyć, że wszystkie metody odmierzania czasu zawsze się wiążą z jakimś ruchem. Czy to będzie związany ruch na poziomie jak zegar atomowy, związany z rozpadem w jakimś promieniotwórczym, czy to będą ruchy jakiegoś tam kryształu, którego jest przyłożone jakieś napięcie elektryczne, czy jakikolwiek, czy zegar wahadłowy, czy w sensie astronomii pewne ruchy, które są powtarzalne, zawsze się wiąże z ruchem. Więc czas i ruch są powiązane, to brat Arystoteles wiedział, wobec tego, jeżeli czas jest wieczny, to ruch musi być wieczny. No i teraz, jeżeli mamy wieczny ruch, no to w takim razie musi być ten poruszyciel, który będzie od wieków, więc zawsze będzie w sposób stały i niezmienny będzie poruszał. Więc jakby to jest takie bardzo mechanicystyczne też pojmowanie, tak? Widzimy, że tutaj prymat jest posiadany, dzierżony przez właśnie ten wymiar taki mechanicystyczny, tak? Ruch rozumiany właśnie w taki sposób bardzo fizykalny, taki przyrodniczy. To też jest trochę dziwne, no bo przecież ma Arystoteles narzędzia do tego, żeby pojmować ruch w sposób nieco bardziej, powiedzmy, taki, no właśnie, metafizyczny. Bo pojęcia aktu i możności, które zostały odkryte właśnie na kanwie rozważań ruchu, kiedy już nimi dysponujemy, to możemy ruch opisywać w sposób bardzo metafizyczny. I to jest też powód, dla którego święty Tomasz, który tego błędu nie popełnia,
Rzadko jest, ale właśnie rzadko jest to jakoś rozumiane, bo kiedy się czyta pierwszy dowód w ramach pierwszej drogi świętego Tomasza, i on wychodzi z takiej bardzo takiego ruchu właśnie fizykalnego, takiego zmysłowo poznawalnego, że na, dajmy na to, że wiosło samo się nie porusza, tylko musi tam człowiek tym wiosłem ruszać, piła sama się tam, sama ławki nie robi, tylko musi być człowiek, który tą piłą tam pracuje i tak dalej, ale zaraz przechodzi z tych właśnie zmysłowo poznawalnych, bo taki jest ogólny schemat wszystkich pięciu dróg Tomasza, jak się potem okaże. To są wszystko dowody a posterioryczne, one wychodzą z tego, co z pewnych skutków dochodzą, do, wracają jakby do przyczyny i wychodzą z tych skutków, które są jakoś zmysłowo poznawalne, więc jest to ruch, taki ruch właśnie fizykalny, ruch zmysłowo poznawalny, ale potem zaraz, tylko to niekoniecznie musi być w tekście tak widoczne, ale taka jest zawsze konstrukcja u świętego Tomasza, zawsze się jakby przechodzi na poziom metafizyczny i wtedy się mówi, że jest właśnie już ruch na poziomie tym metafizycznym, wtedy kiedy już mówi Tomasz o tych poruszycielach i tak dalej, dochodzi do tego pierwszego poruszyciela, to już wtedy to wszystko ma charakter metafizyczny. Tak, żeby tutaj o tym pamiętać. Zresztą potem się okaże, kiedy będziemy mówili o dowodzie, o właśnie u świętego Tomasza, dowodzie z ruchu, że ten dowód jest w dzisiejszych jakby naszych uwarunkowaniach, naszym rozumieniu fizyki jest dużo trudniejszy niż to było kiedyś. Do tego stopnia, że Tomasz pisze, że to jest najłatwiejsze, najbardziej logiczne, a dla nas raczej niekoniecznie i wielu filozofów czy teologów po świętym Tomaszu, jeszcze w dawnych czasach żyjących, też ten dowód z ruchu tak za bardzo, tak no nie było do niego, nie byli do niego jakoś bardzo przywiązani, powiedzmy, tak? Czy nawet podważali ten dowód, byli tacy i to właśnie nawet jacyś tomiści, tak powiedzmy, tak? No, nazwijmy to tacy, nie do końca wierni jakby Tomaszowi, ale ten dowód wcale nie jest prosty. Dowód wcale nie jest prosty i na rzecz, że on nie stanowi samego jądra tych dowodów, to zresztą też wynika właśnie, chociażby jest właśnie w tym komentarzu do metafizyki Arystotelesa trochę zaznaczone i też i gdzie indziej też ojca Garrigue Lagrange'a też, może na to potem kiedyś powiem, gdy będę mówił o... Bo tam ojciec Garrigue Lagrange bardzo dobrze komentuje dowody świętego Tomasza na poziomie takim metafizycznym. To jest bardzo zrozumiałe i tam widać wtedy o co chodzi. Ale wracając do naszego tutaj tego... punktu, gdzie żeśmy, żeby to się tak nie rozjeżdżało. Więc tutaj faktycznie Tomasz zauważa, że to jest jakby niepotrzebny wtręt i że to jest jakby, no właśnie, to nie jest dowód, to jest tylko pewna racja, która jest jakoś prawdopodobna, ale nie jest czymś niezbędnym, czymś też no, jakoś niewątpliwie prawdziwym, ale właśnie to wcale nie oznacza, że dowód Arystotelesa jakoś się załamuje. Dlaczego? Dlatego, że zaraz Arystoteles jakby przechodzi na inny poziom. Właśnie zaczyna rozważać akt i możność. I dochodzi do tego, że możność nie tłumaczy ostatecznie rzeczywistości. Nawet jeżeli jakby wydaje się, że czasem jest czymś pierwszym, bo na przykład najpierw jest jakieś ziarenko, które potem się rozwija w roślinę. Tak? Najpierw jest coś, jakby, co ma swój potencjał rozwoju i ten potencjał się potem realizuje, ale to ziarenko się skądś wzięło. To ziarenko, na przykład skąd się bierze ziarenko w przyrodzie? No jest owocem właśnie istnienia rośliny już w pełni rozwiniętej. Ostatecznie zawsze możność tłumaczy się poprzez akt. Możność zawsze jest wytłumaczalna i racjonalna tylko przez odniesienie do aktu. Nie jest jakby czymś pierwotnym. Jest właśnie czymś wtórnym. Nawet jeżeli w ramach jakiegoś tam wydarzenia jest czymś, co jest u początku, to jednak nie jest na samym początku. Musi się zawsze tłumaczyć przez akt. I skoro tak, no to w takim razie można już dzięki całej tej maszynerii, dzięki rozumieniu, że nie ma tej nieskończonej liczby tych ogni w tym łańcuchu przyczynowania, zawsze nas prowadzi ostatecznie do tego czystego aktu. I w ten sposób ten dowód Arystoteles przeprowadza, ale co ciekawe, robi to w taki sposób i za pomocą takich pojęć, bo zaczyna się już ocierać o taki sposób argumentowania, który bardzo przypomina właśnie tą trzecią drogę świętego Tomasza. Czyli tylko, że w ramach innej koncepcji bytu, ale zaczyna właściwie to trochę przypominać dokładnie to samo, co Tomasz będzie pisał o... Czy innymi słowy, trzecia droga świętego Tomasza dotyczy tego, że Bóg jest bytem koniecznym. Że te wszystkie rzeczy, które istnieją, mogłyby nie istnieć. No i to jest właśnie ten punkt zaczepienia. To jest właśnie ta możność. Tak? Bo możność oznacza, że coś jest takie, ale mogło być inne. Tak? Że jest takie, ale ma jakby swoją potencję, jakby zdolność do bycia czymś innym. Wobec tego
wobec tego zawsze jakby wymaga możliwość tłumaczenia, zawsze się tłumaczy przez akt, to jeżeli coś jest takie, mogło być inne, to zawsze jednak to w takim razie wymaga jakiegoś bytu, który jest w pełni aktem, który jest czystym aktem i właśnie tym bytem koniecznym. Tutaj oczywiście Arystoteles do końca nie, to nie jest ten dowód jakby tożsamy z trzecią drogą Tomasza, ale bardzo przypomina, to jest, można sobie przeczytać, czy to w metafizyce, czy właśnie w tym komentarzu też jest to przedstawione. I na dobrą sprawę okazuje się, że Arystoteles dochodzi, no właśnie, mimo tych wszystkich potknięć, mimo tych wszystkich fałszywych tropów, dochodzi bardzo, bardzo, no jakby, do bardzo poprawnego wniosku, że ostatecznie u źródeł rzeczywistości jest właśnie czysty akt. Jest ten jeden, jedyny byt, który jest czystym aktem. I tutaj zaczyna się bardzo interesujący rozdział właśnie w metafizyce, w 12 księdze, z tym takim pięknym pasusem, takim jednym z najpiękniejszych, kiedy mówi, jaki ten pierwszy, ten byt najdoskonalszy, ten czysty akt jest. Tak? Czym on jest przede wszystkim? Czym on jest? Czy on jest jakąś zasadą, taką zupełnie, powiedzmy, tak jak u Platona, jedną, takie po prostu zasada, która jest właściwie, no, niewiele można o niej powiedzieć, no bo ona jest właśnie u samego szczytu i musi się charakteryzować pewną jednością. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo Arystoteles broni się bardzo mocno przed utożsamieniem tego absolutu z jednością, w sensie takim zasadą jedności, jedna, jednią, jakkolwiek to nazwać, ale jednocześnie pokazuje, że nie ma w tym żadnej złożoności, że w tym czystym akcie, po pierwsze, nie ma oczywiście żadnej materii, więc ten byt nie jest w jakimś konkretnym punkcie. Tak? To nie jest tak, że jakby poza tą sferą, tą zewnętrzną, jakoś tam jest Bóg, tylko ten, no bo okazuje się, że też nazywa go Bogiem, jak zaraz przeczytam, ale że ten absolut, ten czysty akt, ta pełnia bytu, faktycznie ta pełnia bytu, no, w jakimś konkretnym miejscu nie jest, po prostu jest jakby ponad przestrzenią, tak? Bo nie jest materialna zupełnie. Ale jest z racji tej braku materialności, przecież materia to jest związana z możnością, więc nie może mieć, prawda, materii, jest czystym aktem, ale jeżeli nie ma możności, a możność jest pewną zdolnością do bycia zmienianą ostatecznie, możność bierna to jest przecież zdolność do bycia, podlegania pewnym zmianom, więc jest całkowicie niezmienna. Więc ta zasada to właśnie coś więcej niż zasada się okaże zaraz, mimo tej swojej prostoty, bo nie ma w nim materii, nie ma wobec tego też części, nie ma jakby złożoności, bo złożoność domaga się pewnej przyczyny. Wobec tego, a tutaj tej przyczyny jakby już nie może w niczym być, więc jest pewną, charakteryzuje się pewną prostotą ten byt, ale jest on niewątpliwie całkowicie niezmienny. Tak? Czyli jakby te intuicje filozofii greckiej, które gdzieś wcześniej się, czy u Platona się pojawiają, czy u Parmenidesa, to jakby tutaj się zaczynają, jakby widać, że to jakby wszystko się tak trochę zjeżdża, chociaż no właśnie pewne rzeczy się okazują inne, ale dużo, dużo rzeczy jakoś się, powiedzmy, potwierdza. Tak? Jest właśnie ta całkowita niezmienność. Byt jest bytem, tak jak Parmenides powie. To właśnie tak ten, przecież dokładnie tak ten absolut wygląda, on jest taki sam. On jest właśnie substancją faktycznie najdoskonalszą. Jakby całkowicie spełnia wymogi bycia substancją i to w takim wymiarze najwspanialszym, największym. I to, co jest jeszcze ciekawe, że no skoro jest czystym aktem, to jest właśnie bardzo ciekawe. Co to znaczy, że jest czystym aktem? Jeszcze ojciec Krąpiec tutaj chyba w tym, tak, to jest na samym początku tego artykułu właśnie taki, tak, o koncepcji substancji, o substancji najdoskonalszej, pisze, że to właściwie u Arystotelesa widać, że jakby takie dwa źródła, to się czasem w niektórych momentach jakby po prostu przewija się w różnych tam momentach jego pism, że były takie dwa jakby źródła inspiracji do tego, żeby mówić o absolucie, tak? O tym, którego zaraz utożsamiał właśnie z Bogiem. No z jednej strony oczywiście rozważania te astronomiczne, tak? Bo to jednak jest u Greków starożytnych mocne takie przekonanie, to Arystotelesa trochę też to jest widoczne, że wszystko, co jest w niebie, co jest kosmiczne, co jest niezmienne, to ma jakiś charakter boski. No i tutaj żeśmy już trochę o tym mówili, że tak przecież było. Mimo tych przyrodniczych wszystkich tendencji, to jednak jakoś jest widoczne.
Także eter przecież też w swojej genezie, jakby to określenie też jakoś odnosi do tej sfery boskiej. Także to ma wszystko jakby taki boski charakter ze względu na tą swoją niezmienność, tą niezniszczalność. Tak? Niezniszczalność jest czymś kojarzonym przez Greków właśnie z boskością, który był Platona też mocno. Więc to jest jedna taka, powiedzmy, inspiracja. I dlatego też pewnie tak mocne uwikłanie w cały ten obraz astronomiczny. Że jakby dochodzi do Boga, mógłby to zrobić jakoś metafizycznie, tak jakoś trochę inaczej. No ale to jednak tak bardzo mocno jest takie zawiłe i w dużej mierze takie właśnie skomplikowane, bo tak bardzo nawiązuje do tych wszystkich rzeczy astronomicznych. A druga sprawa, druga inspiracja to jest wejrzenie w siebie i dusza ludzka. Dusza ludzka jest przecież takim poruszycielem, tak jak Bóg jest, to jest taki pierwszy zawsze punkt, taki pierwszy punkt jakby, taki punkt startowy do takich rozważań o absolucie, o Bogu. Że dusza ludzka jest przecież w całym ciele, tak? Dusza ludzka jakoś całe ciało porusza, jakoś nim rządzi, kieruje. U Arystotelesa przecież dusza jest formą, która organizuje ciało, więc to jakby trochę pasuje. To więc jakby nie do końca da się tak myśleć o absolucie jako o duszy, dlatego że dusza ma charakter takiego właśnie poruszyciela, ale poruszonego, bo w momencie, kiedy człowiek się rusza, to dusza rusza się właśnie przypadłościowo, to znaczy no, tam, gdzie jest ciało, to i dusza, która to ciało jakoś tam organizuje, tak, kieruje nim. Więc ta dusza też jest jakby poruszana właśnie przypadłościowo, tak jak silnik w samochodzie. Tak? No, silnik sam się nie porusza, no bo nie można się samym poruszać, ale porusza tam jakieś elementy układu jezdnego. Układ jezdny porusza koła poruszają asfalt tak naprawdę, a w rezultacie no, samochód się porusza i w ten sposób porusza silnik. Tak? Porusza się silnik jakby przypadłościowo. I tak podobnie jest dusza, jest takim motorem właśnie, który też przypadłościowo ulega poruszaniu, więc to nie jest... Arystoteles jakby właśnie w ósmej księdze fizyki pokazał, że nie tłumaczy ostatecznie, na poziomie tym filozoficznym nie tłumaczy ostatecznie poruszyciel poruszony jakby ruchu. Zawsze musi być jakieś odniesienie do tego poruszyciela nieporuszonego. Dlatego jakby nie może, jakby wychodzi poza ten punkt startowy. Arystoteles nie będzie absolutu traktował jako jakieś duszy świata. Nie będzie absolut jakąś duszą świata, jest jakby czymś jeszcze wyższym, czymś, co właśnie jakoś transcenduje ten świat, tak? Jest właśnie czynnikiem ponadświatowym. To jest akurat bardzo cenne. To jest akurat bardzo cenne i to jest też jakby z punktu widzenia chrześcijaństwa też bardzo dobre, bo chroni przed panteizmem, chroni przed utożsamieniem Boga i świata, chroni przed popadnięciem w tą największą właściwie i bardzo powszechną herezję. Właśnie, tak? Która występuje w różnych systemach gnozy, która jest czymś bardzo łatwym dla ludzkiego umysłu. Ostatecznie właśnie jakieś takie pomieszanie między Bogiem i światem. To akurat filozofia Arystotelesa bardzo dobrze przed tym chroni. Natomiast tutaj jeszcze w tej duszy ludzkiej jeszcze jedną rzecz dostrzeże Arystoteles. Czyli będzie jakby takim punktem startowym do refleksji nad absolutem. Bo przecież co jest jakby największym aktem dla człowieka? Tą największą aktywnością, tym największym spełnieniem, czyli jednocześnie z punktu widzenia etyki Arystotelesa właśnie będzie tym działaniem najważniejszym, najlepszym, właśnie tym uszczęśliwiającym. To będzie, bo u Arystotelesa jakby człowiek nie jest po to, żeby gdzieś tam wypoczywał, nic nie robił, tak jak my sobie wyobrażamy szczęście, że leży sobie gdzieś tam na plaży i popija sobie jakąś tam kolę i tam po prostu się patrzy i przed siebie i nic nie robi, tylko właśnie największa aktywność oznacza, szczęście oznacza największą aktywność, a największa aktywność to będzie aktywność przede wszystkim tego czynnika najwyższego, który jest w ludzkiej strukturze, tej duszy, czyli będzie umysł. Będzie, czyli myślenie będzie, myślenie oczywiście, no właśnie, teraz się zastanowimy, jakie myślenie możemy przypisać absolutowi, bo to musi to inaczej wyglądać niż u człowieka, skoro on jest czystym aktem, tak? Ale na pewno będzie myślenie, czyli absolut nie jest jakąś zasadą taką po prostu, taką, która jest jakaś taka, no, nazwijmy to bezosobową, jakąś energią kosmiczną, coś takiego. Nie, absolutnie takim czymś nie jest. Jest jakimś czynnikiem, który w jakiś tajemniczy na razie dla nas sposób porusza, bo stoi u podstaw ruchu, wszelkiego jakby w ogóle, jakkolwiek rozumianego, bo ten ruch mechaniczny tej sfery pierwszej jest ostatecznie przecież podstawą, dzięki której jakikolwiek ruch w przyrodzie zachodzi. To, że właśnie, że nie wiem, zwierzęta żyją i rośliny rosną i tak dalej, ostatecznie wszystko się dzieje dzięki temu pierwszemu ruchowi pierwszej sfery, temu najbardziej prostemu. A ten pierwszy ruch jakoś jest ostatecznie przez tego poruszyciela nieporuszonego jakoś powodowany. Na razie jeszcze nie wiemy jak. Natomiast co robi ten pierwszy poruszyciel nieporuszony jakby sam w sobie? Jak wygląda jego życie? No więc to życie jest bardzo ciekawe, bo
bo jest właśnie życiem umysłowym. Jest życiem umysłowym. Tenże właśnie pierwszy poruszyciel nie jest jakąś taką jakby bezosobową zasadą, tylko jest umysłem. Jest umysłem, ponieważ to jest największa, jakby wychodząc z analizy ludzkiej duszy, najdoskonalsza aktywność. To musi być czysty akt. Wobec tego musi być jakimś umysłem. Musi być umysłem, ale teraz pytanie jest takie, no dobrze, no to jest umysłem i to nawet tam się wszystko jakby zgadza, bo umysł właśnie w akcie, umysł poznający, a następuje takie utożsamienie podmiotu tego myślącego z tą treścią myślaną. Czyli to jakby nie ma problemu z tą złożonością, nie ma problemu właśnie z tym, że no, czysty akt nie może mieć w sobie możności, czy nie może mieć jakiegoś złożenia, czyli musi być bytem właśnie niezłożonym i w takim razie no, to akurat myślenie tego nie psuje. Tak? To jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. Myślenie tego nie psuje. Czyli nie musimy się uciekać w naszych rozważaniach do przyjmowania w tym czystym akcie po prostu tylko czegoś takiego, tak? Jakieś zasady takie, której nic praktycznie nie możemy powiedzieć. Dzięki temu, że ma charakter umysłu, to możemy coś powiedzieć. Jeżeli jest umysłem, no to o czymś myśli. Na czym teraz myśli ten umysł? Na pewno nie jest umysłem, tak jak nasz umysł, który przechodzi z możliwości do aktu. Czyli nie jest takim umysłem, który raz myśli, raz nie myśli. Albo raz myśli o jednej, a raz myśli o drugiej rzeczy. Tak? I dokładnie to zostanie potem przeniesione przez świętego Tomasza. To w teologii katolickiej jest dokładnie to samo. Kiedy my myślimy o Bogu, możemy właściwie to, co tutaj Arystoteles mówi, co pisze, to święty Tomasz zresztą dokładnie to w sumie teologicznej w kwestii 14 części pierwszej dokładnie będzie to jeszcze jakby no rozwijał, ale będzie na tym bazował, że no właśnie tak jest, że Bóg właśnie jest tym, który myśli, ale nie tak na tej zasadzie, że jakby najpierw o tym aniołku pomyślał, potem o drugim, potem jakiś Adam i Ewa, ja ich stworzę, oni potem coś zrobią, jakieś świństwo, co ja muszę teraz wymyślać, czy jakieś lekarstwo, to tak nie ma oczywiście, tak się często na rekolekcjach mówi, żeby ludziom uzmysłowić, prawda, że Pan Bóg to tak już, tak jak to, oczywiście to moderniści bardzo lubią takie herezje, moderniści bardzo lubią takie, bo takie błędy teologiczne, albo nawet ich herezje opowiadać. Ja pamiętam sam seminarium postsoborowym, gdzie tam mówił jakiś tam, to akurat był biblista, to wszystko tłumaczył, bibliści wiadomo, że w ogóle nie znają filozofii, metafizyki. No biedni ludzie, ich uczą tylko języków starożytnych, nic więcej nie umieją, więc bardzo biedni ludzie. I tak no to naprawdę. I potem on na przykład taki biblista, no wierzący człowieku, ale tak mówił na przykład, że kiedy Pan Bóg wybierał Abrahama, to nie wiedział, czy Abraham to się, Abraham wtedy, czy Abraham się zgodzi, czy się nie zgodzi. Pan Bóg musiał zaryzykować, no ale wiadomo, Pan Bóg może sobie pozwolić na takie ryzyko przynajmniej raz na jakieś tam 1000 lat, więc może kogoś tam wybrać, ale co zrobi, no to nie wiadomo. Tak? To jest taki element dramatyczny. Także, no ale Pan Bóg z kolei, ci właśnie inni moderniści, już powiedzmy tacy ala filozofujący, oni mówili, że Pan Bóg jest takim dobrym szachistą. On przewinduje na 100 ruchów do przodu, więc jak on nawet, ten Abraham by się nie zgodził, to on by sobie znalazł jakiegoś innego. Albo jeszcze by coś tam wymyślił. No i tak Pan Bóg musi kombinować. Tak? Jest jak taka właśnie istota, no, taka jak ludzka, no po prostu. Ma w sobie możliwość i on po prostu się ciągle zastanawia, kombinuje coś tam. No. Zasadniczo zawsze jakoś mu się uda, ale właściwie to nie wiadomo w sumie. Może i szachista najlepszy przegrać przecież teoretycznie, nie? Prawda? Więc jest to wszystko takie dziwne. Natomiast tutaj u Arystotelesa właśnie tego nie ma. To jest zadziwiające, że tutaj tego błędu nie ma. Właśnie dlatego, że odkrył te pryncypia. Że tymi pryncypiami się potrafił, mimo tego uwikłania wcześniej w te różne rzeczy dziwne, potrafił jednak się posługiwać dość konsekwentnie. No i doszedł do tego, że ten pierwszy poruszyciel nieporuszony, ostatecznie ten wierzchołek całej rzeczywistości, on właśnie jest tym, który nie przechodzi tam z możliwości do aktu, tylko cały czas jest tym aktem. Wobec tego on jakby nie, on się w ogóle, przede wszystkim on się nie zastanawia. On nie wyprowadza wniosków z jakichś tam twierdzeń. Nie jest tak, że ma jakieś tam założenia i sobie wyprowadza wniosek, bo czyli rozumuje, tak, rozumuje, tam wyprowadza jakieś wnioski z czegoś, bo to też bo to właśnie wynika z tego, że nie jesteśmy czystymi aktami, że mamy sobie jakąś możliwość. Także nie znamy, nie widzimy od razu rzeczywistości. Więc w przypadku Boga to myślenie ma charakter kontemplacji. Ma charakter kontemplacji, czyli jakby widzi całą rzeczywistość i nie jakiś jeden fragment tej rzeczywistości nawet, a potem przechodzi do rozważania drugiego, tylko widzi wszystko jednocześnie. Całą rzeczywistość. I też, kiedy święty Tomasz będzie mówił o umyśle na przykład anioła, umysł anioła no, nie jest właśnie czystym aktem, ale na pewnym poziomie jest tym aktem takim, powiedzmy, czystym, bo jest czystą formą, ale nie jest czystym aktem, tak jak Bóg. I u anioła jest rzeczywiście też tak, że ma myślenie charakter kontemplacji, ale nie ma tej anioł, tej zdolności, żeby ogarnąć całą rzeczywistość jednocześnie, żeby zgłębić wszystko.
Tak? To tylko Bóg właśnie ma, że wszystko, sam siebie i całą rzeczywistość ogarnie wszystko. Tak? Tutaj tylko właśnie rozpoczyna się pewna trudność, pewien niuans, taki dość istotny u Arystotelesa. Tu nie został on przezwyciężony i właściwie, chociaż niektórzy potem, nawet starożytni komentatorzy próbowali Arystotelesowi jakby więcej przypisać niż faktycznie zdaje się, że on myśli. Chociaż tutaj nie do końca jesteśmy pewni, bo właśnie różni badacze myśli Arystotelesa różnie też to rozumieją. Ale bazując na tych, którzy starają się systemowo opisać myśl Arystotelesa i starają się trzymać jego ograniczeń też, no bo miał pewne ograniczenia. Już to widzieliśmy w przypadku tego nieskończonego czasu, tak? Bo to dla starożytnych pamiętajmy, że to było takie dość zrozumiałe, oczywiste, takie logiczne, że świat zawsze istniał, zawsze będzie, zawsze jest. Teraz tylko jakby filozofia ma wytłumaczyć charakter rzeczywistości, dlaczego jest właśnie takim kosmosem, czyli porządkiem, jaki obserwujemy, dlaczego jest właśnie porządkiem, a nie nieporządkiem, dlaczego jest kosmosem, a nie chaosem. Tak? I pierwszy poruszyciel przecież się zaraz okaże, żadnym stwórcą nie jest. On tylko wprowadza w pewien specyficzny sposób porządek w świat, ale tego świata nie stwarza. Tego świata nie buduje. On nie jest demiurgiem w sensie Platona. Tak? Tutaj u Arystotelesa brakuje tego elementu. On potem przez myślicieli neoplatońskich będzie jakoś trochę na podobieństwo tego demiurga. Będą próbowali jakby elementy najlepsze Arystotelesa i najlepsze elementy Platona jakoś łączyć. To jeszcze potem pod wpływem chrześcijaństwa, no wiadomo, tam już będzie inspiracja z objawienia, no bo Bóg, którego znamy z objawienia, jest Bogiem Stwórcą. Ale to jest już zupełnie rewolucyjna myśl z punktu widzenia tej greckiej myśli pogańskiej. No to tam jakby Stwórcy nie ma, bo nawet demiurg nie jest do końca Stwórcą. O czymś trochę na podobieństwo, ale nie jest twórcą, bo nie wszystko od niego pochodzi. I dla nich to w ogóle ta idea stworzyciela, tego, który nadaje jakby właśnie całe istnienie świata, to jakby świat stwarza, chociaż jednocześnie ten świat jest czymś zupełnie od stwórcy różnym, to jest coś na poziomie filozoficznym niebywale trudnego. To nawet u Augustyna właściwie w sensie filozoficznym nie ma takiej konsekwentnej. To jest taki trochę semi-kreacjonizm. Kreacjonizm nie oczywiście w sensie tego stworzenia tam 6 dni i 6 tysięcy lat temu, tylko kreacjonizm w sensie właśnie filozoficznego stworzenia właśnie z nicości, z niczego. To jest właściwie na poziomie filozoficznym tak konsekwentnie dopiero u świętego Tomasza, gdzie jest jakby punkt po punkcie pokazane na poziomie filozoficznym. Tak? Więc oczywiście u Arystotelesa tego być nie może. Ale tutaj nawet jeszcze jednej rzeczy nie. Otóż pytanie jest teraz takie, dobrze, bo to stwarzanie świata, no to wiadomo, to jest jakaś specyficzna rzecz, ewentualne stwarzanie, ale się okazuje, że ten absolut Arystotelesa, ten umysł, który myśli, on właściwie, no właśnie, o czym on może myśleć? On niewątpliwie musi myśleć o tym, co jest najdoskonalsze. Tak? Dlaczego? No bo jest najdoskonalszym tym bytem, jest czystym aktem. Nie może myśleć. Tutaj też jest pewnego rodzaju taki przeskok myślowy, bo Tomasz pokaże, że owszem. Takie pytanie kiedyś zresztą zostało mi zadane na katechezie. Czy Pan Bóg zna brzydkie słowa? Wydaje się, że takie zupełnie niefilozoficzne pytanie. Tak? No pytanie jakiś tam dres zadał. Czy Pan Bóg zna brzydkie słowa? No taki, normalnie to by wystarczyło powiedzieć, znaczy to, że no zna, ale nie używa i Ty też masz znać, ale nie używać, ale tam jakby przy okazji to wykorzystałem, żeby powiedzieć to, co święty Tomasz w sumie pisze, że Pan Bóg oczywiście zna takie rzeczy, ale dla niego, bo tak, dla naszych jego umysłów znajomość pewnych rzeczy jest rzeczą jakby no może nawet uwłaczającą, czy jakoś niebezpieczną, czy po prostu jakoś nieciekawą, ale to tylko dlatego, że my mamy taką słabość, żeby zatrzymywać się na pewnych rzeczach. I teraz na tych rzeczach marnych kiedyś zatrzymujemy swoją myśl, bo no wtedy nie możemy myśleć o czymś innym. Tak? Natomiast u Pana Boga właśnie tego nie ma. Pana Boga nie ma takiego ograniczenia, że takiej kanalizacji, że jeżeli o czymś myśli, co jest brzydkie, mało ciekawe, to wtedy nie myśli o tych rzeczach doskonałych. A druga sprawa, tam jeszcze Tomasz mówi, że też w kwestii woli, że nie ma tego, co u nas, że wola jest pociągana przez tą marność. Tak? Bo na tym polega potem to niebezpieczeństwo. Ta marność pociąga naszą wolę i wtedy coraz więcej chcemy o tej marności myśleć. I to oczywiście powoduje, że ten umysł się po prostu jakoś stacza. Natomiast tego oczywiście nie ma w tym absolucie.
Więc ostatecznie Tomasz pokazuje, że to nie jest jak właściwie ubaczające dla Boga, że on zna nawet te rzeczy niedoskonałe, bo jakby Panu Bogu to on się na tym nie zatrzymuje i nie przeszkadza mu w żaden sposób w kontemplacji tego, co doskonałe. Ale tego jeszcze Arystoteles nie wie. Więc dla Arystotelesa absolut po prostu myśli o tym, co jest najdoskonalsze. A co jest najdoskonalsze? No oczywiście on jest najdoskonalszy, więc on może tylko myśleć o sobie. Nie dlatego, że jest jakimś egoistą, tylko po prostu z definicji bycia tym czystym aktem. Z definicji bycia tą, no ma taką do spełnienia jedno takie zadanie, bycie właśnie tym najdoskonalszym bytem, no to musi go jakby godnie pełnić. No i nie może na czym innym. Po prostu jest do tego niezdolny, bo jest zresztą niezmienny, bo nie ma w sobie żadnej możliwości. Więc on nawet nie może. To akurat jest bardzo zgodne też z tym katolickim myśleniem o Bogu. Dokładnie to samo. Nie ma w sobie możliwości biernej, więc nie może ulec jakimś defektowi, nie może zgrzeszyć, nie może przestać być Bogiem. Tak? To wiemy z katechizmu Piusa X świętego, czy innych takich starych katechizmów, bo te nowsze oczywiście do tego w ogóle nie nawiązują. Ale to wiemy, że Pan Bóg takiego czegoś nie może zrobić. I to nie świadczy o Jego słabości, tylko właśnie jest dowodem Jego doskonałości, wywyższenia absolutnego, że nie może ulec jakiemuś defektowi. A więc ma w sobie życie, które jest niewątpliwie najpełniejsze i najwspanialsze. I ten właśnie fragment jest naprawdę przepiękny. Fragment, który Arystoteles o Bogu, o tym najwyższym tym bycie zapisuje. Piękne naprawdę słowa. Pisze tak. Od takiej przeto zasady zależą niebiosa i natura. Jest zaś ona życiem, podobnym do tego, jakie najlepsze jest dla nas przez krótki czas. W nawiasie, bo trwa w tym zawsze, gdy dla nas jest to niemożliwe, tak? Bo jest czystym aktem. Albowiem jej akt jest też szczęśliwością. To też bardzo przyjemne jest czuwanie, postrzeganie, myślenie, a nadzieja i wspomnienia są takie tylko z powodu ich. Tutaj w nawiasie pisze. I znowu. I otóż ta myśl, będąca samą myślą, jest o tym, co samo w sobie jest najlepsze. Najdoskonalsza zaś myśl jest o dobru najwyższym. A intelekt, poznając swój przedmiot, siebie samego myśli, bo myślącym staje się ujmując i rozumiejąc. Dlatego tym samym jest myśl i to, co myślane. Jest bowiem myślą to, co jest zdolne ująć istotę myśli, a jest aktem, gdy ją posiada. I stąd raczej to niż tamto jest w intelekcie boskie, przy czym kontemplacja jest dla nich szczęśliwością. Jeżeli zatem Bóg posiada zawsze dobro, tak jak my tylko niekiedy, jest to godne podziwu. A jeśli posiada je w sposób bardziej doskonały, to jest to jeszcze bardziej przedziwne. A tak właśnie jest. I życie jest jego udziałem, ponieważ akt intelektu jest życiem, a Bóg jest tym aktem. Sam jego akt jest życiem najlepszym i wiecznym. To też nazywamy Boga wiecznym. Najdoskonalszym jestestwem. Życie, trwanie nieustanne i wieczne przynależy Bogu i tym wszystkim jest Bóg. Widzimy, że tutaj nagle się pojawia ten nowy właśnie wymiar. Wymiar religijny, jeśli tak można powiedzieć, bo nazywa ten absolut, nazywa go Bogiem. Nazywa go szczęśliwym i wszystko posiadającym i nazywa go właśnie nawet Bogiem. Tak? To jest takie właśnie niezwykle, w ogóle niezwykłe i w ogóle ciekawe jest to, że ten praktycznie fragment, gdyby komuś powiedzieć, znaczy nie powiedzieć skąd on został wzięty, no to mógłby pomyśleć, że to jakiś filozof chrześcijański. Tutaj nie ma co prawda Trójcy Świętej, nie ma wcielenia, ale właściwie jeśli chodzi o Boga, to właściwie to jakoś przedziwnie koresponduje, chociażby no nawet no, z Ewangelią według świętego Jana, gdzie życie jest skojarzone właśnie ze znajomością prawdy, ze znajomością Boga. Tak? Znajomość prawdy, kontemplacja prawdy to jest właśnie życie. To jest właśnie życie. Życie wieczne to jest, żeby poznali Boga. Tak, mówi, tak Chrystus się modli przecież, prawda? Więc to jest coś niesamowitego, że zostało to odkryte jakoś przez Arystotelesa. Przecież to nie jest objawienie, to jest jakoś odkryte, mimo że to oczywiście grzech pierworodny i tak dalej, te wszystkie złe rzeczy, a jednak daje się pewne rzeczy po prostu odkryć. One są mimo wszystko jakoś możliwe. Że jest to myśl naprawdę pod tym względem. To jest taki najwyższy w ogóle fragment tutaj z metafizyce. Tutaj jakby na samych wyżynach się znajduje myśl Arystotelesa, która jest przecież tak bardzo taka właśnie, powiedzmy, taka szkolna, taka myśl kogoś, kto tak jakby dowody, jak matematyk, który dowody przedstawia. A tutaj nagle wchodzi niemalże w taką poezję, wchodzi bardzo wysoko. Ale to wszystko ma swoje uzasadnienie w tych wszystkich analizach, które wcześniej dokonał. Natomiast tenże właśnie, no są tutaj te ograniczenia, bo tenże właśnie najdoskonalszy byt, on wcale
On wcale prawdopodobnie, bo to jest właśnie znowu, tutaj się zaczynają pewne niuanse, ale prawdopodobnie nie wie nic o świecie. Nie wie nic o świecie. Na czym tutaj polegają te niuanse? No, tak będzie ojciec Krąpiec bardzo mocno przyznawał i również będzie tak właśnie też Dłubacz będzie też twierdził, że ten pierwszy poruszyciel nic nie wie, chociaż ojciec Krąpiec używa prawdopodobnie. To jest też charakterystyczne. Ale dlaczego nic nie wie? No, zasadniczo po prostu, no właśnie dlatego, że bo tak, nie mówimy o tym, jak faktycznie, co faktycznie ten najdoskonalszy byt, co on wie, bo Tomasz będzie pokazywał w swoim komentarzu do Arystotelesa, że faktycznie, jeżeli Bóg jest przyczyną rzeczywistości, no to wtedy on w przyczynie zna te wszystkie rzeczy, tak? Co więcej, jakby związek stworzyciela ze stworzeniem jest taki, tak głęboki, chociaż ciągle stworzyciel jest właśnie czymś transcendentnym, jest ponad i w ten sposób się jakby nie miesza ze stworzeniem, że Pan Bóg zna nawet te poszczególne rzeczy, konkrety i Pan Bóg jest opatrznością. Bo tutaj jakby dwie rzeczy. Bo pierwsza sprawa to jest znajomość jakby tych form, które są w świecie, czyli tego, jak świat jest uformowany, z czego się składa, a druga sprawa to jest znajomość tych konkretów, w jaki sposób te konkrety istnieją, czyli jakby konkretne losy każdego konkretnego bytu. Tak? I wtedy też jeszcze jest kwestia opatrzności, że nie tylko to zna, ale po prostu też tym jakoś steruje i kieruje. I to u Tomasza będzie, mimo tego, że Bóg jest ciągle tym właśnie absolutem, mimo że ciągle jest tym czystym aktem, mimo tego, że ciągle jakby posiada tą transcendencję, którą tutaj Arystoteles tak pięknie nam zarysowuje, to jednak Bóg w ujęciu świętego Tomasza będzie jednocześnie Bogiem, który jakby się tak, mówiąc poetycko, właśnie pochyla nad każdym stworzeniem. Jakby o wszystkim myśli, jednocześnie jakby będąc tym, nie schodząc z tego wierzchołka, z tego szczytu, jakby patrzy na to wszystko, co jest u podstaw. I wszystko to ma pod kontrolą. Natomiast u Arystotelesa tego nie ma niestety. Tutaj ten absolut jest takim zupełnie jakby oddzielonym i nie ma właśnie tego wymiaru, powiedzmy, tego immanentnego. Jest transcendencja, na której nie opiera się żadna immanencja. Nie ma żadnego jakby wejrzenia w to, co jest w świecie i jakiejś bliskości wobec tych stworzeń, bo to nie są stworzenia, jak się zaraz okaże. To się trochę wiąże. To, co ten absolut wie i to, w jaki sposób on jest przyczyną. Ale ciekawą jest rzeczą, że chociaż zasadniczo prawdopodobnie ten właśnie według Arystotelesa, ten pierwszy poruszyciel faktycznie no, nic nie wie, wcale nie ma jakby takiej zdolności, żeby nawet znać tą strukturę świata, to potem, no właśnie, z jednej strony myśliciele, którzy byli pod wpływem Platona, komentatorzy, którzy Arystotelesa komentowali, będąc w nurcie, powiedzmy, neoplatońskim, no to oni oczywiście będą przypisywali temu Bogu arystotelesowskiemu właśnie znajomość tych form, tak? Będą odmawiali, tak myśl arabska będzie też szła w tym kierunku, będą odmawiali opatrzności. Nie jest Bóg tym, który jakby kieruje losem świata, ale przynajmniej zna te konkretne, znaczy zna gatunki, zna rodzaje, zna po prostu jak tą strukturę świata, bo ona jest jakby w nim zawarta. Ale to się wiąże właśnie z trochę innym sposobem przyczynowania, innym sposobem wpływania na rzeczywistość. Ale co ciekawe, no i właśnie te niuanse się też biorą stąd, bo z jednej strony to jest kwestia tego, w jakim kluczu czyta się tekst Arystotelesa. Bo wiadomo, jeżeli ktoś ma już pewną wizję, pewny sposób rozumienia rzeczywistości, no to czytając pewne teksty Arystotelesa sobie pewne rzeczy będzie albo jakoś dopowiadał, czy będzie sobie jakoś, prawda, jakoś je interpretował. Ale druga sprawa jest taka, że bo mogłoby się wydawać, że jednak, i tak niektórzy piszą, znawcy Arystotelesa, że inne fragmenty autorstwa Arystotelesa, no w metafizyce, na samym początku metafizyki, pisze Arystoteles o tym, czym jest metafizyka. I mówi, że no właściwie metafizyka jest wiedzą boską, że tak naprawdę metafizyka to tylko Pan Bóg zna, tak? Tylko on tak naprawdę ją zna, a człowiek to tylko może być właśnie tym filozofem, czyli miłośnikiem mądrości. Tak? Natomiast Pan Bóg rzeczywiście zna rzeczywistość. Tak? Tylko faktycznie Pan Bóg jest tym, który dobrze rozumie te byty. Natomiast człowiek to właściwie może tylko jakoś dążyć do tego. No i teraz właśnie, jeżeli to się potraktuje jako metaforę, no to wtedy, no dobrze, no to tak napisał, ale to jest tylko metafora, a tutaj widzimy, że ten absolut jednak świata jednak nie zna. Ale są tacy, którzy mówią, no to patrzcie, no to tam jest napisane, że przecież no, ten absolut, Pan Bóg, no to on przecież jednak tak naprawdę, no właśnie on jest przecież wzorem dla nas, tego metafizycznego poznania, to on jest tym jedynym jakby metafizykiem, można powiedzieć, on naprawdę dobrze rozumie świat.
Wobec tego, jeżeli to się powiąże jedno z drugim, no to wtedy wyjdzie, że faktycznie absolut wtedy zna, bardzo dobrze zna, najlepiej, jako jedyny zna właśnie świat, prawda? Więc to jest kwestia tego typu. Tam jeszcze jest inna możliwość, mianowicie chodzi o, znowu, przeniesienie pewnych koncepcji, tam chodzi o, będziemy jeszcze mówić już niedługo o duszy ludzkiej u Arystotelesa i tam jest przeniesienie pewnej koncepcji z rozważań dotyczącej ludzkiej duszy i sposobu poznawania, jeżeli to się przeniesie właśnie tutaj do tego, w ten kontekst właśnie tej pierwszej przyczyny i szukania pierwszej przyczyny świata, to wówczas wyjdzie na to, że no to też faktycznie ten pierwszy poruszyciel nieporuszony, on faktycznie jest również tym, który zna cały świat, tak? Czyli jakby to jest właśnie kwestia tych niuansów, że jeżeli się właśnie szuka jakby takiej systemowo tej myśli arystotelesowskiej, to wygląda na to, że on nie zna, ale jeżeli się bierze jakieś różne oderwane, powiedzmy, cytaty i próbuje się łączyć, to wtedy wygląda na to, że zna. Albo jeżeli się czyta w odpowiednim kluczu, to wtedy wydaje się, że zna, tak jak to właśnie neoplatonicy czytali. Albo tak jak nawet i święty Tomasz czytał, że tu właśnie już widział to, że w tej przyczynie Pan Bóg wszystko, skoro jest tą przyczyną, to w niej już wszystko widzi, no bo jest przyczyną, to w przyczynie poznaje wszystkie też jej skutki, konsekwencje. Tomasz będzie pisał, że przecież Pan Bóg, no bo Pan Bóg właśnie, że mimo tej swojej prostoty, on faktycznie stworzenia właśnie zna, no bo on widzi siebie, ale widzi też wszystkie, jakby widzi siebie, tak jak on jest sam w sobie, ale też jakby widzi, jakby w jaki sposób mogłoby być to, jakby to poznanie, no jakby, no właśnie wszystkie te rzeczy, które jakoś się w tym mieszczą, tak? Czyli jakoś wszystkie te, które jakoś wynikają, które mieszczą się w jego tej możności czynnej, czyli zdolności do stwarzania, do powodowania jakichś skutków. No to wtedy też oczywiście poznaje, nawet poznaje te stworzenia jako pewne takie potencjalne możliwości, tak? Jako jakieś no, takie hipotetyczne byty, których nie stworzył, ale które mógłby stworzyć. Tak? To też i takie poznaje oczywiście. To całą swoją istotę poznaje, wobec tego też i poznaje to wszystko, co mogłoby zostać stworzone, a faktycznie nie było, tak? Nie zostało. Natomiast u samego Arystotelesa właśnie raczej nie. Dlatego ten Bóg jest takim specyficznym. No i teraz, jeżeli on nie wie nic o świecie, jeśli tak zakładamy, że nie wie, no to w takim razie wiadomo, że nie może być podstawą dla religii. Wiadomo, że taki Bóg no nie może stanowić właśnie Boga religii, no bo nie można się modlić do Boga, który po prostu ani nie jest opatrznością, ani nawet za bardzo o nas nie wie. Wobec tego, w jaki sposób on porusza? Otóż też jest tutaj ciekawe, bo Arystoteles jakby też trochę to wynikało z pewnych ograniczeń, które mieszczą się w filozofii jego, ale jakby jedyny według Arystotelesa sposób, w jaki może ten czysty akt być przyczyną ruchu, to jest bycie przyczyną celową, czyli on jest po prostu kimś, kto jest dla tego pierwszego poruszyciela poruszonego, jest przedmiotem miłosnej kontemplacji. Bo jednocześnie jest jakby prawdą, ale jednocześnie jest też pewnym dobrem. Jako taki jest pociągający. Ten pierwszy poruszyciel poruszony, ta inteligencja, która porusza pierwszą sferę, bo to znowu jest bardzo już uwikłane w astronomię, więc ten pierwszy poruszyciel, który rusza sferą gwiazd stałych, tak, to właśnie ta inteligencja, która jakby tym zawiaduje, czy porusza tym, no właśnie ta inteligencja odpowiada ostatecznie za to, że świat jest taki, jaki jest, że świat jest właśnie kosmosem, a nie chaosem. Bo dzięki temu ruchowi wszystkie inne ruchy jakoś ostatecznie też się odbywają, a ten ruch się odbywa dlatego, że ta pierwsza inteligencja, inteligencja pierwszego nieba, ona próbuje jakby no, dążyć do tego, tak? Dąży właśnie, jeżeli dąży, to jakby no, kręci całym światem. Ostatecznie pierwszy poruszyciel nieporuszony nic nie robi, jeśli tak można powiedzieć. On tylko po prostu myśli o sobie. A ten pierwszy poruszyciel poruszony ostatecznie jakby wszystko na nim zawisło. On stara się kontemplować i dążyć jakoś, jako do pewnego celu. Czyli tylko i wyłącznie jako przyczyna celowa jest poruszycielem. Dlaczego tak? Dlaczego nie może być jakąś inną przyczyną? No po prostu Arystotelesowi się wydawało, że nie może w żaden sposób, będąc czystym aktem, inaczej poruszać. Że nie może być przyczyną sprawczą. Że nie może być przyczyną sprawczą, nie może być przyczyną formalną, czyli taką, która nadaje właśnie pewne formy, która jakoś te rzeczy właśnie jakoś stwarza, czy cokolwiek. Tego nie ma tutaj zupełnie. Tutaj jest tylko i wyłącznie pociąganie świata ku sobie.
przyciąganie świata ku sobie. W ogóle też pamiętamy, że u Arystotelesa przyczyna celowa jest najważniejszą, że wszystkie jakoś z nią się wiążą, na nie się, do niej się jakoś sprowadzają i też nie ma się co dziwić, że tutaj też tak jest. No i to też, skoro to jest skutek działania tej przyczyny celowej, no to jakby na mocy przyczyny celowej porusza. Wobec tego ta pierwsza inteligencja, no to ona właśnie to jest inteligencja, która poznaje tego, tak kontempluje tego ten absolut. Także do tego się to sprowadza. I tutaj znowu pewne niuanse się pojawiają, bo wielu było takich, którzy próbowali pokazać, że jednak to oddziaływanie za pomocą przyczyny, przyczynowości celowej, ono jednak się ostatecznie właśnie jakoś upodabnia do przyczynowości sprawczej, że to jakoś się z tym wiąże. Na pewno z punktu widzenia tej przyczynowości formalnej, no to jeżeli, no, bo jeżeli się przyjmuje, że nie zna Bóg świata, no to tutaj tego nie ma, ale też przecież byli tacy, którzy twierdzili czy twierdzą, że właśnie jest inaczej, więc to się jakby zaczyna wszystko wtedy komplikować, znaczy zaczyna już przypominać po prostu chrześcijaństwo, czy zaczyna przypominać świętego Tomasza, tak? Ale tak jak ojciec Krąpiec uczy i tutaj jest to takie dość mniej chrześcijańskie, ale powiedzmy chyba prawdziwsze, chociaż no właśnie, no nie wiemy do końca jak to było, w sensie co Arystoteles naprawdę uważał. Tam jest taki pewien niuans, bo Arystoteles pisze, że ten pierwszy poruszyciel porusza tak, jako przyczyna celowa. Jest to słowo jako. Jest słowo jako, w oryginale greckim. Jest słowo, które może sugerować, że chodzi o pewną metaforę. I też niektórzy się do tego odwołują. Że chodzi tak naprawdę raczej o metaforę, że to nie jest do końca tylko i wyłącznie przyczynowanie celowe, że to jest coś więcej, że tak naprawdę ten absolut nie jest tak zupełnie jakby oderwany od świata, w tym sensie, że jest jakoś, że coś tam wie o nim, tak, zna świat i też jakoś go jeszcze inaczej, jakoś go popycha i przyczynuje, nie tylko właśnie w sensie przyczyny celowej. To jest jeszcze taka druga taka subtelność, taki niuans. Ale niezależnie już od tego, jakby to, co tutaj zasługuje na uwagę, to po pierwsze to, że mimo tych wszystkich jakichś trudności i komplikacji aporii, tych różnych, powiedzmy, tego ogólnego tego balastu związanego z zbytnim i niepotrzebnym zupełnie związaniem z przyrodoznawstwem, to udaje się jednak pokazać, że musi istnieć ten pierwszy poruszyciel. I druga sprawa, że natura tego pierwszego poruszyciela, no co jest tutaj takie cenne, a właśnie to, że ten pierwszy poruszyciel nie jest jakąś zasadą w myśl właśnie, powiedzmy, jakiejś takiej jedni platońskiej, czyli jakoś czymś takim, tylko że ma taką naturę, powiedzmy, właśnie rozumną. Jest jakimś bytem właśnie, tak? Jest jakimś bytem stojącym na tym wierzchołku tej piramidy bytu, ale jakimś bytem, którym coś tam możemy powiedzieć, nie za dużo może, ale jednak coś. No i teraz właśnie, no tutaj kwestia tego, czy on zna ten absolut nas i w jaki sposób powoduje ruch, no to już jest jakby sprawa, która okazuje się, że jakby zobaczmy, że u świętego Tomasza jest zupełnie inaczej rozumiany ten absolut. Właśnie on przecież zna i to w najdrobniejszych szczegółach i opiekuje się, jest opatrznością, jest nawet stwórcą właśnie, tak? Jest stwórcą, a jednocześnie jakby zostaje zachowane całkowicie u Tomasza to, co tak cenne u Arystotelesa, ten fragment, który przeczytałem o życiu Boga, to jest właśnie chyba najcenniejsze, najbardziej jakoś też zbliżone właśnie do tego, co wiemy z objawienia z Ewangelii według świętego Jana, tak? Także to jest coś takiego naprawdę cennego. I mimo tych wszystkich słabości, mimo też tych niuansów, które powodują, że tak do końca nie wiadomo, co Arystoteles tutaj przyjmował, z jakimś prawdopodobieństwem tylko, i też naprawdę bardzo dużo jest różnych koncepcji odczytania, zarówno i tych 12 księgi metafizyki i 8 księgi fizyki, różnie tam badacze do tego podchodzą, ale to są już jakby rzeczy nieistotne, natomiast niezależnie od tego wszystkiego rzeczywiście widzimy, że jest tutaj coś bardzo cennego, że ta koncepcja absolutu jest czymś naprawdę takim właśnie ponadczasowym i to właśnie możemy jakby zobaczyć, możemy to zobaczyć u świętego Tomasza. Także to na tyle na dzisiaj. Jakieś pytania może teraz? Czy no, no, będziemy o tym mówić, ale tam jakby można żeby zobaczyć, że to rzeczywiście jakoś opiera się tutaj o
w jakimś tam mierze na właśnie Arystotelesie, na takim sposobie, jakby takim Arystoteles dochodzi do natury absolutu, to rzeczywiście jakoś u Tomasza jest widoczne, bo pierwsze to jest właśnie z ruchu. Właśnie to jest to, że jeżeli coś się pisze, Tomasz już nie zakłada oczywiście żadnego jakiejś wieczności w ruchu, bo to w ogóle nie jest po pierwsze potrzebne, a po drugie, bo to w ogóle to jest właśnie zadziwiające, że Arystoteles coś takiego założył, tak, znaczy założył, udowodnił, że tak, że pokazał, że tak musi rzekomo być, chociaż jest to fałszywe, i myśli jakby, tak jakby to było potrzebne założenie, a właśnie nie było w ramach tego, co już Arystoteles wiedział, zadziwiające. Ale właśnie, czyli u Tomasza też tego oczywiście nie ma żadnej wieczności czasu, ani ruchu, czegoś takiego, ale że jest jakiś ruch, widzimy jakiś ruch, ten ruch staramy się wytłumaczyć, no to w takim razie mamy tą zasadę, że cokolwiek się porusza, jest poruszane przez coś innego, plus niemożliwość przejścia do jakby tego regresu ad infinitum, że nie można nieskończonej liczby elementów w tym łańcuchu aktualnie poruszających bytów, dochodzimy do tego pierwszego poruszyciela, który jest już nieporuszony i potem tylko musimy pokazać, że on faktycznie musi mieć charakter z punktu widzenia metafizyki, da się taką analizę przeprowadzić dość łatwo, że ten pierwszy poruszyciel nieporuszony musi być faktycznie tym, co nazywamy Bogiem. I to też, to jakby Tomasz już, no tak zasadniczo jego dowody są takie bardzo skrótowe, ale jak się to rozwinie, to dokładnie do tego, najlepiej właśnie u ojca Garrigou Lagrange'a, to chyba tam jest to bardzo takie precyzyjnie pokazane. To jest pierwsza droga. I to jest zadziwiające, że sam Tomasz pisze, że ona jest najprostsza, najbardziej oczywista, a właśnie w naszych, powiedzmy, czasach, przy naszym takim już nieco innym rozumieniu fizyki, bardziej skomplikowanym, fizyki już jako nauki przyrodniczej, tak, to się okazuje, że to już nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Natomiast jest jeszcze druga droga, bardzo podobna do pierwszej i nawet zadziwiające, że byli tacy filozofowie, powiedzmy, ale tacy tomistyczni, którzy nawet twierdzili, że pierwsza droga i druga się utożsamiają, ze sobą utożsamiali. One nie są do końca, nie są tym samym. Są zbliżone, ale są faktycznie czymś odrębnym. Więc druga droga mówi o przyczynie sprawczej, że musi być jakaś przyczyna sprawcza, że coś jest, no to ma swoją przyczynę. Tak? No to się z ruchem widać, że trochę wiąże, ale to nie jest do końca to samo. Ojciec Garrigou Lagrange bardzo ładnie pokazuje różnicę między nimi. Właśnie tam jest najlepiej, żeby sobie coś, żeby dobrze zrozumieć te drogi, to właśnie to przyniosę tą książkę, może ona nie jest na polski przetłumaczona. Więc to jest ta druga droga i potem mamy trzecią drogę z kontyngencjalności, czyli z tego, że byty, które nas otaczają, nie są koniecznymi bytami, mogą być ich nie być. I ojciec Krąpiec też, nie wiem dokładnie w którym to miejscu, ale wiem, że na pewno, że twierdzi, że on tak uważał, że właściwie wszystko jest ostatecznie rozwinięciem właśnie tej trzeciej drogi. Że one wszystkie inne są, dlatego ona jest też, zobaczmy u Tomasza w cenie, to jest też ciekawe. I też to jest ciekawe, że ta trzecia droga jest pewnym rozwinięciem właśnie, nie cytowałem tego fragmentu, bo on jest taki dość techniczny, ale jest fragment w metafizyce, gdzie Arystoteles jakby taki mimo tych wszystkich błędów, to jednak właśnie dzięki temu fragmentowi pokazuje, że faktycznie istnieje ten pierwszy poruszyciel nieporuszony, kiedy pokazuje, że akt jednak jest u podstaw wszystkiego. Że możność nie tłumaczy się inaczej, tylko poprzez akt. Tak? Że innymi słowy, Bóg musi być czystym aktem, a stworzenia, czy inne rzeczy już nie. I teraz to jest właśnie jakby trzecia droga, do tego się ostatecznie też sprowadza. Czyli to faktycznie jakoś, jakby widzimy, dlaczego tak ojciec Krąpiec mógł powiedzieć, że wszystko się na tym opiera. I potem mamy czwartą drogę, taką trochę inną, powiedzmy, bo ona pokazuje właśnie to, że Bóg jest jakby w ramach tej przyczynowości formalnej, że jest jakby źródłem wszelkiej doskonałości w świecie. Tak? To jest takie najbardziej odległe od tego arystotelesowskiego rozumienia. Natomiast piąta już jest też bardzo znowu zbliżona, bo to jest przyczyny celowej, że Bóg jest właśnie tym celem. Tak? Jest tą pierwszą przyczyną z punktu widzenia przyczyn celowych, czyli jest właśnie celem, który jakoś wszystkie byty próbują w jakiejś mierze osiągnąć, tylko że ludzie i aniołowie mogą osiągnąć oczywiście w taki sposób, że mogą się zbawić, a tam rośliny i zwierzęta tylko z racji tego, że starają się przedłużać swój gatunek, czy starają się żyć jak najdłużej, rzeczy niematerialne po prostu istnieją i w ten sposób jakoś Boga naśladują, ale ten piąty jest właśnie z przyczyny celowej, także to jest dość złożone i te dowody wcale nie są proste, tak, żeby od razu tutaj, że to nie jest tak, że dowody świętego Tomasza są proste, są trudne, po pierwsze z racji tego, że są metafizyczne i zawsze o tym trzeba pamiętać, a więc nawet jeżeli mówimy o ruchu, to zawsze chodzi o ruch metafizyczny, prawda? Że przechodzimy na ten poziom metafizyczny, a dwa, że
a metafizyka jest bardzo trudna jako nauka, to po pierwsze. A po drugie, one są trudne, no bo sam też temat jest trudny. To znaczy, no, Bóg jest po prostu kimś, kogo odkrywamy na samym końcu, tak? Chociaż jest sam w sobie najprostszym i najbardziej oczywistym bytem, sam w sobie, to jednak jest, bo nie ma w sobie żadnej możliwości, no, chociażby, tak? Jest właśnie czystym aktem, jest właśnie tym bytem prostym, to jednak bytem koniecznym, ale właśnie ze względu na nasze możliwości, ograniczone umysły i nasz jeszcze sposób poznawania, to jest właśnie odkrywany na końcu, wcale nie jest prosty. I święty Tomasz, też będziemy o tym mówić, Tomasz w sumie teologicznej, kiedy zanim jeszcze zacznie pokazywać te dowody z istnienia Boga, to właśnie o tym mówi, jakby komentuje, bo były jakby dwie tendencje, albo taka, że no to w ogóle w średniowieczu, kiedy ludzie byli wierzący, tak, no to jakby im się wydawało, że to jest oczywiste, że Bóg jest, no bo to wyrastali w takiej kulturze, gdzie to było oczywiste i jakby im się często wydawało, że nie ma czego dowodzić, tak. Mieli taką tendencję, żeby tworzyć dowody wychodzące z samego pojęcia Boga, że Bóg jest właśnie tym najdoskonalszym i tak dalej, i do świętego Anzelma, prawda? Że no skoro tak, no to nie może nie istnieć, no bo musi istnieć, no bo właśnie istnieje czymś doskonalszym od nieistnienia, no bo wobec tego musi istnieć jakby z definicji. Także była taka tendencja. No druga tendencja oczywiście taka, że nie można poznać, ale Tomasz idzie środkiem i to wcale nie jest tak, że te dowody Tomasza właśnie pokazuje, że dowodzenie wcale nie jest proste. Tak? Że nie jest rzeczą taką oczywistą, że to wymaga pewnego wysiłku. I tak faktycznie jest, natomiast jeżeli ktoś się urodził jako katolik i cały czas ma dzięki cnocie wiary no, po prostu wierzy w Boga, tak? Po prostu, no to wtedy wiadomo, że to jakby no, powoduje, że patrzy na rzeczywistość z takiej perspektywy już odmiennej, tak, że no, dobrej, ale wtedy może mu się wydawać, że to jest coś bardzo prostego, żeby udowodnić istnienie Boga, a wcale takie nie jest. Żeby uczynić metafizykę trochę prostszą, nie można używać słowa zmiana zamiast ruch? No czy no, tylko że to jest tak, że jakby to jest skomplikowane w tym sensie, że jakby to przejście z możności do aktu, czy to, co nazywamy ruchem, bo czasem się mówi o ruchu również, tak samo Arystoteles używa w różnych kontekstach, w różnych pismach, jakby trochę różnym obszarem jakby się charakteryzuje ruch, że ruch znaczy tyle, co właśnie zmiany przypadłościowe, a powstawanie i ginięcie, to już właściwie nie nazywa tego ruchem, a w innym miejscu, że to też jest ruchem. To jakby trzeba pamiętać zawsze, że ruch może oznaczać, może używajmy w tym najszerszym kontekście, że jakby wszelka jakby zmiana, tak, ale może to oznaczać typu powstawanie i ginięcie, czyli że przemiana jakiegoś bytu w jakiś inny, albo że to jest zmiana jakaś przypadłościowa w jakimkolwiek tam wymiarze, no i również ten ruch lokalny, czyli zmiana położenia, tak? Czyli to jakby tutaj najlepiej używać tych najbardziej podstawowych określeń. Przejście z możności do aktu i tutaj to w tak i jakoś tam w tej właśnie mierze jakoś tam się posługiwać. Tak. Ale to zawsze dobrze jest tak precyzować, jeżeli tam konkretnych jakiś tam. Zasadniczo to nawet Tomasz, teraz przypominam, że kiedy mówi o stworzeniu świata i mówi, że właśnie, że stwarzanie świata nie jest właśnie żadną, to tam on wyróżnia właśnie ruch i właśnie tą, także tam, tak mówi tam przemiana, taki ruch chyba tak. Także nie używa tego najszerszego, jakby w najszerszym kontekście tego określenia. Ale to są już takie rzeczy, to wtedy można zawsze zobaczyć. Nie? W ogóle stworzenie świata to jest w ogóle też fascynująca rzecz, bo też pokazuje, wtedy musi pokonać te wszystkie, powiedzmy takie, nazwijmy to takie dogmaty filozoficzne świata starożytnego, pogańskiego właśnie, że jakby nic nie powstaje że nie powstaje jakby z niczego, zawsze z czegoś, jakaś jest przyczyna, coś jest zawsze wcześniej i w rezultacie no, nie ma tak, żeby było jakieś stworzenie było, tylko właśnie najwyżej ten kosmos chaosu jakiegoś może powstać, tak, pod wpływem jakichś czynników, ale zawsze coś tam jest. No i to Tomasz musi to potem odkręcić, nie? Ale to już jakby temat na inny zupełnie. Tak, to jeżeli nie ma jakichś, myślę, że zaraz będą. Jak wyłączę, to pewnie zaraz się zacznę. To ja tak może zrobię, że wyłączę, a potem jeszcze. Tak, zbiorę się zacznie. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma.